Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Regalia of Men and Monarchs. No więc tak, po dosyć długiej przerwie nareszcie udało się odzyskać dostęp do biblioteki wypożyczonej od Arbuzianki, tak zwanej. I cóż, dzisiaj, jako że wracamy do gry w Regalie, to tak, muszę powiedzieć, nie pamiętam za dużo. Jedno co to, że w jakimś wazonie jakaś nowa kobieta się pojawiła i że ostatnio zdobyliśmy pierwszy poziom znajomości z... jakiej tam było? Signi, tak, Signi. Inaczej mówiąc, jej, udało się. Mamy pierwszą osobę, która nas bardziej lubi. Macie tutaj nawet dowód, widzicie pierwszy poziom. I co ciekawe, jesteśmy gotowi już na drugi poziom. Więc tak, jej, i w ogóle. Drugi poziom, czyli kumpel, czy coś ciekawego odblokowuje? O! Naprawdę fajne rzeczy to daje, jak tak patrzę. Ale dobra, mniejsza. Dzisiaj, jak widać, nie możemy tego zrobić, bo dzisiaj ma dzień wolny poza miastem. Natomiast moglibyśmy spróbować nawiązać więzi z jakimiś innymi postaciami, tylko... Zanim to zrobimy, chciałbym jednak zajrzeć do zamku i dowiedzieć się, co to za wykrzyknik. Oczywiście podejrzewam, że to będzie coś związanego, powiedzmy, z... pewnie zapoznaniem się z tą nową postacią, która, no, jak powtarzam, była w wazonie. Ale i tak, zobaczymy. Więc idziemy do domku, do naszego zamkeła, który jest ruiną. Chyba, że posprzątali już bardziej. Nie, no, wygląda dosyć ładnie, ale pewnie nadal to może być ruina w innych pomieszczeniach. I tak, tak. Oto i nasza nowa towarzyszka, Alice. Towarzyszka, gdyż mieszka u nas póki co. No właśnie wyszła z wazona. Hello. I've been told that you wanted to speak with me. Those two blondies brought you up to speed, huh? Ciekawy sposób gadania. They're my sisters. Yes, okay. I thought as much. But let's cut to the chase. I'm Alice. I was probably born in Shadu, but it's hard to tell with people like me, as dumb as it sounds. I don't tend to dwell on it, nor do I care. I travel a lot, mostly, and voluntarily. I guess I'm kinda sorta on the run right now. But if there's one thing you should trust about me, it's that I'm not a criminal. Instead... Okay, dużo gada. What did you mean, people like me? Well, I was getting to that. I was hoping to butter you up before we got to the subject. Tak. Nie podoba mi się to, w jaki sposób tutaj próbuję, ale może być ciekawą postacią. See, I'm a kindling. Yeah, this is your cue to scream. What now? Huh? You don't know? Well then! Basically, she's a natural-born wizard. Oh. O, proszę. Normally, magic requires years of practice, discipline, and effort. But every once in a while, a person may be born with a gift. They wield magic like they breathe. Spontaneously. Oh. Czyli inaczej mówiąc, zaklinacze bądź sorcererzy, jak zwał tak zwał, z D&D. Po raz kolejny porównanie, wiem, że wszyscy uwielbiają, ale muszę. Is kindlings get a bad rap, and it's not hard to see why. They're like a sugar-crazed kid with a razor. All the power, none of the limitations. There's plenty of room for things to go wrong. Wow, graphic. I see you've done your research, Miss Pissy. Would you just stop calling me that? At least I don't dress like a cheap stripper. Oh. Okay, ostre słowa. You spoiled little... All right, ladies, let's all take a deep breath here and... Scratch pad. No nie. Push up! Circus freak. Nie wierzę. Kobiety nam się zaczęły kłócić. You know that last one was weak as shit. Ladies, would you please just calm the hell down? Let's go back to that part about you being drunk with unlimited power. That sounds troublesome. I can't speak for other kindlings, or whatever they choose to call themselves. The way I see it, it's just a big, dumb label that attracts way too many kooks. Hell, I spent half my life running away from kooks. And I'm tired. I need a breather. Place to kick back for a while, and not worry about crazies trying to scout me for no sane reason.
That's not criminal, is it? Ciekawe. Nie tego się spodziewałem, powiem szczerze, ale okej, ciekawe. That's what I said, yeah. Gwen? Sure, let's invite a literal living bomb under our roof. After all, we already have a canned dead guy and a naked bushwoman. Might as well complete the collection. Nie. Ale chwila. Trupa w puszce? Co? Chyba mówimy o dziadku. Chociaż puszka jest bardziej urna niż puszka, ale dobra, mniejsza. You're mocking me. No. I'll have to take a leap of faith here, won't I? Certainly be considerably easier to just burn you all, but surely you can see how that wouldn't necessarily turn out to be the wisest choice. Don't you worry, I'm used to having to earn one's trust. I take it I don't need to ask whether you can defend yourself. If I focus hard enough, I can make your head explode. Oi. Brutalne. I'll take it as a yes. Well, that's good enough for me. Welcome aboard, Lady Alice. Great. Now, if you excuse me, I think I saw a bearded woman around the corner. Serio? Serio? Będzie teraz zaznobiona tak przy każdej okazji? Widać, że niezadowolona. Cóż, nie każdemu można go dogodzić. Oh, Gwen. I apologize for her. Nah, don't sweat it. She'd grouch herself to death without someone like me. Dobra. Dziś mamy nową postać, która pewnie będzie... Nie wiem, postawiam, że może będzie jako alchemiczka, czy... Nie wiem, czy jest jakiś czarodziej, wiem, że alchemik na pewno był wymieniany. I... O, akurat dzisiaj ma... Dzień wolny, ale dobra. Może zobaczmy najpierw informację, kim... O! No proszę, czyli ona jest osobą, która będzie nam towarzyszyła podczas bitwy. Okej, dobra. Nie mamy za dużo rzeczy, więc proszę, ciesz się ze swoich talentów póki co. I zobaczmy, co w ogóle mamy. A więc tak, na znajomym ma jakieś modyfikacje figlarne, manifestacje, nie wiem co. Zwiększa maksymalną długość ognika o 1. To, czyli nie wiem. Ale obrażenia zadawane przez pocisk nie zmieszają się o trafieniu w kolejny cel. Okej, niestety nie mogę przeczytać, bo głupie. No, to nieprzemyślane trochę. Ale mniejsza, bo to ognista pułapka. O, ogólna bariera trwa dłużej, nawet nie wiem co. Odporność na ogień, to może być fajne. Więc Inferno. Inferno może teraz być użyte bez względu na pole widzenia. Ciekawe. Tarcza ognia, zyskuje 25% szansy na nałożenie więc dwa tury ogłuszenia. Ciara. Przywołanie Gerra otrzymuje efekt krzepa. Po przywołaniu. Nawet nie wiem, kim jest Gerra, ale okej. To więc 3 tury i 20% maksymalnych osłon, a tutaj przenikania ognia. Nie wiem co to, ale dobra, czyli kolejna towarzyszka do bitwy. No dobra. W takim wypadku mam 40 dni. A, kolejny kodeks. Nie wiem, czy jest sens. Nie wiem, czy jest sens teraz czytać. Tutaj dobra, nic. Właśnie chwila, czy... Jak miałem nową broń dla niego. I celność... O, obrażenia większe. Szczerze? Chyba nie będę z tego korzystał. A mniejsza, nadal nie umiem w sterowanie, więc tak. Cóż, mam okazję znowu się z nią spotkać, to pójdziemy. Żeby mieć jak najwyższy poziom znajomości, a potem pomyślimy co dalej. Okej, wyruszamy w poszukiwanie bestii. Zatem, czy chcesz spędzić dzień z Signi? No, dobra, może być. Okej. Dobra, no więc zobaczymy, jak to się wszystko ogarnie. Jakiś las. A już ty wkurza. My idziemy ledwo. Licho. Początku musi przyspieszyć, jeśli mamy znaleźć bestię. Czy to zawsze tak wygląda? Nie rozumiem. Oh,
Okej. Zróbmy podsumowanie, dobrze? Odkąd wyruszyliśmy, załatwiłaś jednego łosia, którym przywaliłaś z dynki. Jednego niedźwiedzia, którego rąbnęłaś w nos. Tak. Jednego kota, którego zagłaskałaś na śmierć. Oj. Okropny, biedny kotek. To był bardzo ładny kot. Okej. Ciekawe wytłumaczenie. Pytam, czy Kellera zawsze szukają swoich tytanicznych bestii w ten sposób? Miganie w kółko i ubijanie losowej zwierzyny nie wydaje się zbyt skuteczną metodą. Być może walka nie jest więc kluczem? Właściwie liczyłam na jeszcze jedno starcie. W mojej ojczyźnie wojownicy Kellera mierzą się ze straszliwymi wilkami z pustkowi. To popularny totem, przemawia do wielu młodych. A więc chodźmy poszukać jakiegoś straszliwego wilka. Chyba nie występują. Proszę, Till. Dlaczego akurat wilk? Powiem szczerze. Ciekawi mnie, dlaczego akurat wilk, ale dobra. Zaryzykuję. Dlaczego akurat wilk? Wilk to groźne, lecz szlachetne stworzenie. Więź między członkami stada, wspólnota wśród łowców, emocje, które Kellera czują na polowaniach, to wszystko znajduje w odbicie w wilkach. Ale nie o nich chciałam mówić. Wspomniałam o straszliwych wilkach z powodu ich potomków. To całkiem inne bestie. Prostsze, lecz równie przerażające. W języku kaczątka zwą się wargami. Wargowie to bezlitosne drapieżniki, które mają osobne totemy, jak aligatory i krokodyle. Podobne, a tak różne. Postać ta sama, lecz duch całkiem odmienny. Liczyłam to sprawdzić na własnej skórze. Innymi słowy, sądź, że twoją totemiczną bestią może zostać warg. Cóż, i tak jesteśmy pośrodku głuszy. Równie dobrze możemy spróbować. Dałabyś radę wytropić warga? Myślę, że tak. Ruszajmy więc. Nieco później. Okej, co się dzieje? I most. Ładny most. Jesteś pewna, że znajdziemy tu warga? Nie byle jakiego. Samą matkę miotu. Spójrz. Łocie, duża bestia. Zaatakujmy z zaskoczenia. Zrobimy na ślepo. O jest, ja się na tym nie znam. Cieszę, dobra, dajcie mi szybko chwilę. Mam tu taką apkę odkręcenia kołem fortuny, że tak nazwę, i zobaczymy, co wypadnie. A halo, apka, działaj. Dobra, okrążmy. Zaatakujmy. I szarża. Dobra, uwaga, uwaga, kręcę. I wyszło okrążenie, dobra. Mam nadzieję, że to nie będzie jakaś kara za to, nie wiem, ty utracisz rękę. Niestety podejrzewam, że może tak być, ale okej. Okrążmy ją. Pojedynek na naszych warunkach. Tak, to będzie słuszne. Wydaje mi się, że zawsze nawet wybrała apka. Dzięki, aplikacja. Pierwsza rzecz, którą dobrze, że ten telefon mój od dawna zrobił. I co, i teraz będziemy mieli walkę. O! Nie ma walki? Serio? I jak? Czułaś coś godnego uwagi? Nie, to nie to. Serio? Czułam tylko emocje związane z walką. Nie było żadnego związku. Ani sensu. Czyli wracałem do punktu wyjścia. Na to wygląda. Ale wystarczy prób na jeden dzień. Muszę przemyśleć to, co się wydarzyło. Jest wiele sposobów na szybkie opuszczenie krwi, lecz tylko cierpliwy łowca dopadnie zwierzynę. Tak? A, zabawne. Mógłbym przysiąc, że już to gdzieś słyszałem. W każdym razie, wracajmy. Okej. Kolejny dzień. Jej, chodźcie, już prawie znowu nie mogę mieć trzeci poziom. Zdwienie trąby powietrznej zmniejsza się o jeden, a tutaj możemy skakać bez pola widzenia. Okej. Okay. I co?
Czyżby to też wymagał kilku pól? Oj, smutne. I muszę się też nauczyć to w końcu obsługiwać prawidłowo. Dobra, w takim wypadku póki co do widzenia i to. To jest po prostu super, to muszę mieć. Znowu to samo zrobiłem, tak, oczywiście. Nie mógłbym się niby bawić w więzi z kimś jeszcze, ale... Czy w ogóle jestem w stanie kogoś tutaj już ogarnąć na wyższy poziom? A. Czyli tego nawet nie będę mógł zrobić. A, tutaj mogę wszystko, tutaj też nie mogę. A, jest smutno. Ale dobra, trudno się mówi. Ale tak, nie wydaje mi się, żebym póki co był gotowy na znajomość z kimkolwiek więcej, więc tak. W tym jestem głupi dzisiaj. Jak chciałem w ogóle? Nie dyplomacja, nie kodeks. Zadania, no tak. Zadania królestwa, zobaczmy, czy mamy coś ciekawego. To jest trochę za dużo. Wędkowanie. Szczerze powiedziawszy, tutaj raczej bym się wstrzymał, bo więź z jednym gościem, nie pamiętam którym, ale tam z kimś dawało lepsze bonusy związane z wędkowaniem, więc nie ma co. Wytwarzanie za to. Fajnie byłoby może spróbować. Niestety nie mamy jednak jak wytwarzać. Levelowanie drużyny, jak najbardziej przyjemne. I teraz tak, wybudowanie budynków, ulepszanie budynków. To mi wydaje się, że będzie idealne, żeby spróbować zbudować kilka budynków. No a później... nie zostało nic innego, jak wyruszyć na jakąś wyprawę znowu. Czemu to zamykam? A, miasto, tak. Dobra. Więc... gabinet pioniera. Nie mamy DLC-ków. Strasznie dużo tego wymaga. No i kamieni brakuje też. Kuźnia. A nie, nie, dobra. Dobra, tutaj jest ile mamy, a tutaj ile wymaga. A, dobra, czy możemy wybudować gabinet pioniera. I okej, tu jest jakieś... coś, kuźnia, laboratorium alchemika. Okej. Kryjówka szperacza. Okej. I wieża mistyka. O. Blokuje mistyka Basinusa. Basinus daje dostęp do grimoire'ów, który możesz toczyć losowo generowane potyczki. Okej, dobra. W takim wypadku idziemy na razie do zamku. I tak, nic lepszego do roboty nie mamy. I tak, mógłbym pogadać z kimś. Odpocząć. Drzewo rodowe? Co to jest? Na gałąź. Pocz na gałąź. Tu patrzcie, ładny kotek w koronie. Ciekawe. Ale o głównej gałęzi nic nie wiemy. Dobra, mniejsza z tym jednak. I co? Mhm. Mógłbym coś zbudować? A, zamku nie można budować. I serio żadnych z tych rzeczy nie mogę ulepszyć? Nie wiem. Nie mógłbym budować, wiecie, tak dalej, tylko nie wiem co. Tutaj brakuje ornamentów. Plac miejski w sumie bym mógł, chociaż nie wiem, czy jest wielki sens. Dom kupiecki, brakuje ornamentów ponownie. Pozostałe nie mogę ulepszyć, poza pomostem, ale... czy jest sens pomost ulepszać teraz? Dobra, nie, nie. I jeszcze raz, nie. Lepiej będzie chyba wyruszyć w drogę prędzej niż... wszyscy ty naraz, ale tak. Lepiej będzie chyba wyruszyć w drogę na jakieś epickie przygody niż męczyć się z wymyśleniem, co zbudować. I teraz... tak. Dwa miejsca mamy chyba zaliczone. I tutaj jest trudny. 5 walk, 1 rozmowa, czyli jednocześnie 2 wydarzenia. Mamy po prostu 4 walki, 2-2. Tu mamy też zwykły 3-1-3. 7 dni. 8 dni. 8 dni, a tutaj 4-2-2 też. Dobra.
W takim wypadku pójdziemy ci do lasa. Byleby tylko zaliczyć jakąś tą kolejną rzecz. No, i eksploracjujemy. Zobaczymy, jak to wyjdzie w ogóle. Wszystko zaczyna się od... od walki. Oczywiście. Ten most nad strumieniem pozwala się dostać do głębszych zakamarków lasu. Oczywiście. Czy tu są różne eventy i tak dalej, można tutaj się błądzić, a na środku mamy obóz. Czyli jak będzie kiepska sprawa, to po prostu wtedy idziemy do oboza i tyle. Jej. Dobra. Teraz zobaczmy, co musimy zrobić. Wszyscy członkowie muszą przeżyć. Wygraj wystawiając tylko trzech. Pokonaj wszystkich. Mamy czterech, ale trzech. Dobra. Powiem szczerze, chciałbym wystawić naszą nową towarzyszkę, bo jednak... wydaje się ci bardzo taka... no tej mi czasu widzę też drzewniaki, więc na pewno będzie dobrze. I szczerze, Griffith albo... wolę ją, ona ma lepsze ataki. Rozmieszczenie? Nie. Proszę, proszę. Czy wszystko byłoby tak, jak ja chciałem? Poza tym, że jeszcze Griffitha. Dobra. Chociaż nie. Cofnę to wszystko. Powinno być trochę mądrzej zrobione. On tutaj może być. Ona w sumie nie wiem, jakie ma ataki, więc niech będzie tu. Czas oznacza następstwo, a następstwo zmianę. No i oczywiście najgorsze, co może być, czyli gołąb. Mogę skoczyć na gołąbia. Ale on ma dużo życia i w ogóle ile się teraz to odnawia? Jedną rundę. Czyli raz na rundę będę mógł tego używać. Super. Daj od ilu... za mało, żeby pokonać gołębia. Ale dobra. I tak już, wyruszaj. I atakuj swoją wspaniałą trąbą powietrzną, żeby szybko się go pozbyć. O, nie ukrywam, nie lubię tych gołąbiów. Okej. Okay. W przypadku ciebie, mój drogi Kaju... jak to działało? A, to daje osłony, dobra. To osłony na nią. No nie mówcie, że nie mogę. Aj, kiepska sprawa. Nie mogę dać nikogo zaatakować. Dobra, to ty dostaniesz osłony. Ciekawe, nasza czarodziejka ma więcej życia od... jak to się nazywa? Ha. A nie wiem, o co chodzi, ale... okej. Okay. Weźmy jakąś tam zdolność. Ha. No dobra, mniejsza. No ale tak, to jest naprawdę ciekawe, że ona ma więcej życia od tamtej. Okej. Okay. Jak to działa? Zdaje obrażenia 30% jako obrażenia od ognia. Maksymalnie dwa razy uderzają swojego wroga w pobliżu. Okej. Okay. Masz uruchomić ścianę, która zdaje wszystkim celom w zasięgu 50% od jako od ognia. Tutaj mamy Inferno, zdaje 120% wszystkim celom w zasięgu. Czyli taka jak po prostu Firebomb. Okej, okay, fajne. Tarcza ognia nakłada na sojusznika efekt odstraszenia. O, dobra. Jeśli tutaj stanę, to będę mógł coś strzelić, czy nie? Wiem, że pewnie sporo ryzykuję. O, dobra, mogę tu, tu nie mogę, tu też nie mogę. Dobra, to po prostu zrób tym swoim łognikiem w robaczka. Chociaż jak widzę, nie bije to za dużo. O, o, proszę, proszę. Odbiło się na nich. Fajne. I mógłbym użyć niby tego, żeby ponownie to zrobić. Chyba, że mogę tak. A. Dobra, nie, nie ma sensu. Zrobię to po prostu jeszcze raz, czyli znowu Firebolt. Lubię Firebolt, bo ogólnie Firebolt to jest taki mały ognisty pocisk na standardy D&D. Ale tak, tak. Dobra. No i drzewniaki. Okej, okay, dobra. Wniosek na przyszłość, one atakują z dystansu. Nieprzyjemne. Dobra, zaraz dostaniesz tam wzmocnienie, towarzyszku, spokojnie.
Oj, jak tu pięknie można byłoby strzelać tymi pociskami ognistymi. Dobra. Jakie były cele? A wszyscy muszą przeżyć i muszą pokonać wszystkich. Aha, uciszenie, super, super. Po prostu najlepsza rzecz, jaka istnieje w tej grze. Okej. I dobra, to tyle w takim wypadku niestety. Dostaniesz tam, bo trzeba. I 220. Czy mogę przy użyciu czegokolwiek go pokonać? Jest spora szansa przy użyciu tego, bym dał radę. Nie jestem już najmądrzejszy, ale muszę się po prostu pozbyć tego gołębia, bo on będzie mnie wkurzał. Dobra, udało się. Nie mamy gołębia. Dobra. Okej, dwa drzewniaki, fajne. Albo mogę wrzuczkę, ale nie, no. Już jakiś jeszcze żyje i bym go ubić. Drzewniaki natomiast mają więcej życia, niestety. Chociaż nie, żuczka nawet nie trafię. Chociaż? Dobra, może trafi. Ale nie, no. Tak obić ich. To jest za ciężki wybór. Nie wiem, dobra, trudno. Cel poza zasięgiem widzę? Nie? I to kupię, to muszę widzieć? Serio? Dobra, w takim razie Firebolt, czyli ognik. Bong, 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 super. I już widzę, że to będzie zdecydowanie jeden z bardziej lubianych przeze mnie postaci. No tak, nie ukrywając, lubię po prostu takie ataki dystansowe, nawet jeśli są słabe, ale wiecie, kilkucelowe. Dlatego też taka kolejna ciekawostka, jeśli chodzi o samo w sobie rozgrywanie D&D. Jednym z moich bardziej lubionych zaklęć niskopoziomowych jest, żebym tylko sobie przypomniał, chyba nieziemskie uderzenie, czegoś tak dziwne, straszna nazwa na polski. Angielskiego jakbym podał, to raczej wszyscy skojarzą lepiej. Otóż Eldritch Blast. Można powiedzieć, najbardziej rozpoznawalne zaklęcie wszystkich, jak oni się nazywali? No tych, Warlocków. Najlepszy kantrop, jaki istnieje według niektórych. Ja aż tak bym daleko się nie posunął, ale jest naprawdę fajny. Co? Oj, szkoda, że nie widziałem, no ale wracając. I tam jest właśnie też ta taka charakterystyczna cecha, że... co to chciałem? A, tak. Właśnie Eldritch Blast, jako jeden z nielicznych czarów typu cantrip, czyli sztuczka, nie działa do końca tak, że po prostu atakuje mocniej na wyższych poziomach. A konkretnie wysyła kolejny pocisk z każdym kolejnym stopniem rozwoju, że tak to nazwę. I owszem, można się pokłócić, że to nie jest wcale takie dobre, bo następne pociski mogą mnie trafić, bo tak, nie mam autogwarancji trafienia, jak to bywa w przypadku innych. No ale jednak sam fakt, że można użyć go kilkukrotnie do trafienia kilku celów naraz, jest takie po prostu fajne. Nawet jeśli mówię, jest to kosztem tego, że każdy pocisk osobno musi trafić. No to powoduje, że w sumie bardzo lubię Eldritch Blasta. Chociaż nie nazwę go ulubionym cantripem ani nic tego typu. Duże bariery. Muszę jeszcze zobaczyć w ogóle, jak to działa, żeby nie było problemów. Jakoś postać wykonuje ruch, trzymaj się tak, że po prostu... Dobra. Nie. Czekaj. Teraz ktoś jest bardziej ranny. Ona, dobra. Więc musi dostać bariery. Kylo Ren pobiegnie tutaj. Aha, czyli to ja dostaję obrażenia, jeśli chodzę, czy coś. Czy jak, bo nie jestem pewien. A. Dobra, czyli to taka głupota. Hmm.
Oj, będzie kiepsko, jeśli się nie uda. No ale niestety. Muszę coś po prostu zrobić. To jedyne... co mogę spróbować zrobić, więc tak. Mógłbym spłodzić drzewce, ewentualnie... Tak. W ten sposób będzie idealnie. Stworzę tą barierę, żeby żuczek nie mógł podejść. Nie jest to może najmądrzejsze. Aha, czyli po każdym ruchu otrzymujemy obrażenia. To nawet nie ruchu w kontekście poruszeniu się, tylko po każdej aktywacji postaci. Niestety. O nie. O nie, nie zaliczymy obu. Wiecie co? Może to być głupie, lamerskie w ogóle, ale ja to powtórzę. Ja chcę zaliczyć na stówę. Nie jest taka opcja, co czemu nie korzystać. Obie opcje, ja się nie będę korzystał za często. Raz na odcinek. Żeby może najlepiej też... nie zajmować wam dużo czasu, bo i tak czas antenowy już jest coraz bliższy końca, to spotkamy się, jak już będzie podobne stadium bitwy. Dobrze, witam ponownie. Jesteśmy już, jak widzicie, w dużo bardziej opanowanej sytuacji. Więc tak. Teraz, kiedy już jest lepsza sytuacja, możemy skupić się na pozbywaniu drzewców. Ostatnich dwóch, więc wielki fireball, czy tam w sumie eksplozja ognista, która... Nie wiem, czy jakbym najłatwiej opisać, ale tak. Mniejsza. Jest to ostatni drzewiec. Nie jest ranny, więc jeszcze nie użyje swojej supermocy. I to jest nasza największa przewaga, że tym razem będzie dużo lepiej. I cóż. Tak jeszcze tylko napomknę. Jeśli chcecie mnie teraz wyzywać za to, jakim jestem tchórzem, że przez niezaliczenie wszystkich achievementów dodatkowych zresetowałem rozgrywkę, proszę bardzo, róbcie to. Nie mam nic przeciwko, ja to robię z premedytacją. Zazwyczaj brzydzę się takimi funkcjami, ale... jako, że była długa przerwa pomiędzy tą rozgrywką a ostatnimi moimi spotkaniami z Regalią, to wiecie, wyjątkowo sobie pozwoliłem. Ale dobra. I niestety pewnie zacznie. Tak, niestety, to był mój błąd, że nie pomyślałem o tym jakoś lepiej. Idealnie, mamy teraz chwilę spokoju. Niestety każdy będzie dostawał delikatnie obrażenia. Więc tak, kto ma najmniej życia? Najmniej ma ona, więc trzeba będzie chyba Kajowi jeszcze raz to dać. Ale mniejsza. Co? O. Ale to zadaje ile? 200 coś. O. Dobra. Okej. Lepiej tego nie wykorzystamy, więc... Dobra. Czy Kaj da radę? Może dałby radę, gdyby miał więcej ruchu. Wiecie co, nie. Nie będę ryzykował, nałożę osłony. I tak, aha. Może tutaj i... Trzymajcie kciuki, żeby się to udało. Dobra. Okej, czyli jak straci wszystko, to się to przerywa. Dobra. Udało się. Okej. Było ciężko, ale udało mi się. I cóż, zrobiliśmy trochę DLC-ków i innych rzeczy i żelazny łańcuch. Bardziej coś jadczącego braku wyczucia mody niż właściwy element ekwipunku. Ale skoro działa. Szczerze, dam to komuś. Nie wiem jeszcze komu, ale na pewno komuś dam. I cóż, jej, sukces. I w sumie... skoro mamy sukces, to zostało jedne co pójść jeszcze tutaj pogadać.
wozie. Nie będę tym razem korzystał z opcji odpoczynku, bo nikt mi nie padł, a... Mam wam szczerze podejrzewam, że jeśli chodzi o to leczenie się, to oni się leczą automatycznie. I cóż... Ciekawe, chyba nie ma żadnej tym razem wielkiej rozmowy. Tutaj. Jednak sprawdzę. Łagodny klimat i mnóstwo zbiorów, których można wsadzić w powietrze, bardziej, które można wsadzić w powietrze. Gdyby nie zaognione ziemię, to miejsce byłoby rajem. Dobra, czyli nie ma tym razem żadnych super dialogów. Okej, w takim wypadku... Na tym szczerze zakończymy dzisiejsze spotkanie, bo już mamy i tak 35 minut. I tak, ja spokojnie sobie zapiszę grę, następny odcinek dokończymy tą wyprawę. I cóż, co będzie dalej, to się już przekonamy. A na obecny moment ja wam bardzo dziękuję, to było na tyle, no i do zobaczenia, więc trzymajcie się i hej hej!